Witajcie na wdzięcznym sercu. Dzisiaj jest ostatni dzień, w którym mówimy o narzekaniu na zdrowie. Mam nadzieję, że rzeczywiście Bóg zsyła na Was tą łaskę radości i wolności, w jakiejkolwiek sytuacji zdrowotnej obecnie się znajdujecie. Wierzę, że On chce Wam dawać tych łask coraz więcej. I dzisiaj powiem Wam o jeszcze jednej pięknej łasce, której możecie dostąpić dzięki wdzięczności i znowu niezależnie od tego, jak bardzo chorujecie lub czy jesteście stosunkowo zdrowi, jest to Boży pokój. Mam coraz więcej osób na coachingu chrześcijańskim, które wyznaczają sobie taki cel, że chcą być spokojne, chcą mieć wewnętrzny spokój. Rzeczywiście w dzisiejszych zalatanych czasach szczególnie mocno, może nie potrzebujemy, bo zawsze potrzebowaliśmy i będziemy potrzebować, ale szczególnie doceniamy wartość pokoju. Prawdziwie odpoczywamy nie wtedy, kiedy wyjedziemy na Majorkę albo do jakiegoś cichego lasu, tylko kiedy mamy pokój w sercu. Bo możemy być w pięknym miejscu, w bardzo cichym miejscu, ale jeżeli w środku nas będzie jakaś ciągła burza, no to nie odpoczniemy. I tak samo jest również z całym naszym życiem, tak samo jest w kwestii naszego zdrowia. Potrzebujemy Bożego pokoju. Dobrze wiemy, jak wiele chorób bierze się z nadmiernego stresu, którego nie brakuje w świecie. I dzisiaj dostajemy taką wskazówkę, jaką to kombinację musimy zrobić na naszej modlitwie, żeby ten Boży pokój osiągnąć. Mamy błagać z dziękczynieniem, czyli musi się znaleźć błaganie i dziękczynienie. Wielu z Was, szczególnie jeżeli zmagacie się z jakimiś chorobami, pewnie modli się, a wręcz błaga Boga o zdrowie. Natomiast pytanie właśnie, czy do tej pory dziękowałeś? No bo jak osiągnąć wewnętrzny spokój, kiedy tylko prosisz? Co się dzieje z człowieka sercem, z człowieka myślami, kiedy tylko prosi? Koncentruje się na braku, na tym, czego jemu obecnie brakuje, na tych właśnie wszystkich swoich problemach, bólach i cierpieniach i dlatego nie może osiągnąć Bożego pokoju. Natomiast jeżeli to błaganie połączysz z dziękczynieniem, dostajesz od Boga taką obietnicę, że będziesz miał pokój i ten pokój będzie strzegł Twoich myśli i Twojego serca. A jak wiemy, my ludzie mamy taką tendencję do tego, żeby uciekać tymi myślami w jakąś negatywną stronę, żeby nasze serce było właśnie takie drżące, zaniepokojone. I po co to wszystko? Więc my, Panie, prosimy Ciebie dzisiaj o łaskę pokoju w sercach. Byśmy właśnie przez dziękczynienie Tobie mieli tego pokoju coraz, coraz więcej. Panie, Ty strzeż naszych serc, Ty strzeż naszych myśli. My chcemy odpoczywać w Tobie. My chcemy odetchnąć w Tobie. Oderwać się od tych wszystkich zmartwień w Tobie. Uciec od bólu, od cierpienia. I wiemy, że w Tobie i tylko w Tobie jest to możliwe. Chwała Tobie, Panie. Dziękuję Wam za nasze dzisiejsze spotkanie, za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego dnia i też przypominam, żebyście dzisiaj napisali do Boga Wasze kolejne podziękowania za zdrowie. To już jest ostatnie podziękowanie, więc jestem ciekawa, co tam fajnego wymyślicie. Napiszcie w komentarzu. Be grateful i do jutra.